Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Nareszcie. Za 2 tygodnie rozpocznie się przebudowa ulicy Reja. Dwujezdniowa arteria ma być gotowa w październiku przyszłego roku. Władze miasta podpisały umowę na realizację inwestycji z warszawską firmą Budimex Dromex. Z wygraniem przez nią przetargu nie zgadzał się suwalski PDM, który złożył ofertę o 2 miliony złotych wyższą. PDM walczył o swoje w Krajowej Izbie Odwoławczej i w sądzie. Bezskutecznie jego skargi zostały ostatecznie oddalone. Cieszę się bardzo, że wreszcie rozstrzygnęła się ta cała gehenna, całe postępowanie proceduralne. Dokładnie 30 kwietnia otwieraliśmy oferty przetargowe i można powiedzieć, że za 2 dni będzie akurat okres 3 miesięcy, który upłynął nam bezczynnie, dlatego że musiały zakończyć się wszystkie procedury wyjaśnienia. Prezydent nie ukrywał zadowolenia, że tak ważna dla miasta i mieszkańców inwestycja będzie mogła być rozpoczęta i to przez krajowego potentata w tej branży. Czas na wykonanie tego zadania kończy się w październiku w przyszłym roku, czyli przed zimą. Nie sądzę, żeby to w jakiś sposób wydłożyło. Owszem, te 3 miesiące są stracone, ale nie zaburzą całej inwestycji w sposób zasadniczy. Nowa ulica na wzór Puławskiego ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo w bardzo ważnej części miasta. Powstanie wreszcie dwujezdniowa arteria komunikacyjna o długości 1754 metrów. 2 ronda oraz 5 skrzyżowań regulowanych za pomocą świateł. No i oczywiście pełne uzbrojenie infrastrukturalne. Nawet przełożenie sieci gazowniczej, sieci centralnego ogrzewania, wybudowanie nowych sieci deszczówki, jak również i kanalizacji sanitarnej, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie. Inwestycję dofinansowywaną przez Unię Europejską Budimex Dromex zobowiązał się wykonać za 30 milionów 800 tysięcy złotych. W naszym regionie firma ta budowała obwodnicę Augustowa. Musiała tam przerwać pracę. Ja mówię, że udaje się nam co druga obwodnica, ale na szczęście tutaj to są ulice, a nie obwodnica, więc chyba nie ma się czego obawiać. Miałem wczoraj przyjemność w Katowicach podpisywać kontrakt na 1 500 000 000, więc sądzę, że i tę inwestycję u Państwa zrobimy w czasie i za pieniądze, które zostały podpisane. 4 miliony złotych władze miasta wydały na wykup gruntów i wyburzenie 10 gospodarstw. Na plac zaplanowanej do 31 października 2010 roku budowy Budimex Dromex może wejść w ciągu miesiąca, ale zrobi to dużo wcześniej. Trzeba pamiętać o tym, że 7 dni będzie trwało zgłoszenie tych robót. No może 7 następnych mobilizacja. Do 30 dni muszą się rozpocząć prace. Sądzę, że to będzie między 14 a 20 dniem. Przebudowa nie powinna wstrzymać ruchu na ulicy Reja. Najpierw bowiem ma zostać zbudowana nowa wschodnia nitka. 90. rocznicę powołania Policji Państwowej suwalscy funkcjonariusze uroczyście obchodzili w Parku Konstytucji 3 maja. Na uroczystościach był osobiście komendant wojewódzki policji w Białymstoku Igor Parfieniuk. Jak mówi, przyjechał nie tylko z gospodarskiego obowiązku przełożonego. Przede wszystkim uznanie pracy suwalskiej policji
zawsze jest taki zwyczaj generalnie, że sam to wydam taką decyzję, że ma w nadzorze komendy miejskie, co nie znaczy, że nie jedzie do wszystkich, jeżeli ma możliwość podziękowania. Jest to w zasadzie możliwość dwa razy do roku. Raz na początku roku, kiedy są odprawy roczne, podsumowujące rok poprzedni, a drugi raz to święto policji, to bardziej uroczyste podziękowanie za naprawdę dobrą służbę. I mam nadzieję, a wierzę to, jestem przekonany, że za rok wyniki będą jeszcze lepsze. I znowu będę mógł przyjechać i podziękować policjantom. Obecne czasy kryzysu są bardzo trudne dla służb mundurowych. Nie inaczej jest na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Musimy tak dyslokować siły i środki, aby ludzie, policjanci w mundurach byli na ulicach. Nie tylko w mundurach, bo również operacyjni też są służby wywiadowcze. Korzystamy i tu duży ukłon, to co dziękowałem samorządom za dofinansowanie nasze, dofinansowanie w sensie pomocy w remontach. Wiadomo, ustawa modernizacyjna została przesunięta, za dofinansowanie służb ponadnormatywnych, czyli te służby, które policjanci pełnią poza normalnym grafikiem służby. Jest to możliwość dorobienia legalnego przez policjanta, a przy okazji jest to zwiększenie ilości policjantów na ulicach, co bez wątpienia wpływa na ograniczenie przestępczości. O spełnieniu jakich marzy policja okazały się oczywiste. Żeby się jak najszybciej kryzys skończył i byśmy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania takiego jak w latach minionych. Były awanse, nominacje i wyróżnienia. Wszystkim uhonorowanym gratulujemy. W Suwałkach i okolicy doszło do dwóch wypadków drogowych. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Bakałażewie w godzinach nocnych. Podczas tego pierwszego zdarzenia kierująca Volkswagenem Passatem wyjeżdżała z ulicy Podporządkowanej i nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu motorowerzyście. Kierowca skutera z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Do kolejnego wypadku doszło po południu na drodze wylotowej Suwałk na ulicy 23 października. W tym przypadku kierująca jechała w kierunku Filipowa i podczas manewru wyprzedzania gwałtownie wróciła na swój pas ruchu, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. W tym przypadku pomocy lekarskiej wymagała sama kierująca, jak również trójka pasażerów, którzy, właściwie wszyscy zostali oni na oddziale szpitalnym. W obu przypadkach policja będzie prowadzić działania wyjaśniające, mające na celu zbadanie przyczyn i skutków zaistniałych wypadków drogowych. W ostatnim czasie możemy zaobserwować ogromny wzrost kolizji i wypadków drogowych. Dlatego też policja apeluje o rozwagę. Wakacje to niestety okres wzmożonej pracy chirurgów urazowych. Tragicznych zdarzeń na drogach i przy pracach polowych nie brakuje. Mimo wielu ostrzeżeń i apeli, okres letniej kanikuły obfituje w wypadki. Tak jest od wielu lat, choć w tym roku jak dotąd liczba zdarzeń nie odbiega od statystyki z lat wcześniejszych. Co do okresu typowo wakacyjnego, no to wiadomo, szaleństwa ludzi, nieprzemyślane decyzje, nieprzemyślane czyny. Woda, no żywioł oczywiście, wszyscy o tym mówią, natomiast zawsze z tym jest problem, a więc kąpiele w wodzie, a więc no, utonięcia może my mniej mamy z tym do czynienia, natomiast pomoc medyczna, ratunkowa, przedszpitalna ma więcej z tym do czynienia. Z kolei z tym, z czym my się borykamy i rzecz bardzo poważna, ostatnio zaobserwowaliśmy, że mamy coraz więcej wypadków komunikacyjnych, wypadków z bardzo poważnymi następstwami. Współczesne samochody mogą jeździć bardzo szybko, ale to powoduje, że urazy kierowców i pasażerów powstające na skutek kolizji i wypadków są bardzo poważne. Są połamane kręgosłupy, to są połamane kończyny górne, dolne, to są urazy wielonarządowe, a więc głowa, klatka piersiowa, brzuch bądź kończyny, i tego jest naprawdę dużo.
Wiąże się to z różnymi, że tak powiem, okolicznościami, a więc też, tak jak powiedziałem na wstępie, nieprzemyślane decyzje. Czasami związane jest to ze spożyciem alkoholu, a więc to nas naprawdę niepokoi i daje nam bardzo dużo pracy, pracy takiej naprawdę ciężkiej, pracy na granicy życia i śmierci, a my próbujemy to życie ratować. Wielu zdarzeń można by było uniknąć. Wystarczy tylko trochę ostrożności i elementarnego nadzoru nad dziećmi. Sam sezon i napięcie prac polowych dopiero się zacznie przy tej pogodzie, która jest w tej chwili. Wiadomo, że dzieci zostaną pod opieką, że dzieci starym zwyczajem będą pomagały rodzicom w gospodarstwie rolnym. No i tu my możemy jedynie apelować do rodziców. Rodzice kochani, dorośli ludzie, myślcie nad tym, co robicie. Myślcie nad swoimi dziećmi. Dlatego, że bardzo często, jeżeli dochodzi do tragedii, tragedii poważnej, a więc kwestia uszkodzenia czy utraty kończyn, bądź utraty życia lub poważny uszczerbek na zdrowiu, to są wasze dzieci. I pamiętajcie o tym, że zanim zatrudnicie ich w gospodarstwie, zanim puścicie ich wolno, że tak powiem, dacie im wolną rękę, miejcie kontrolę nad tym, co one robią. Warto pamiętać słowa apelu tych, którzy ratują nam życie. O tym, jak trudno czasem o nie walczyć, lekarze z SOR-u wiedzą najlepiej. Niesamowite znalezisko. Ludzkie szczątki odnaleźli robotnicy pracujący przy renowacji ulicy Kowalskiego. Na temat kości wypowiedzą się specjaliści, antropolodzy. Wiadomość o odkryciu ludzkich kości przy przebudowie jednego z parkingów dotarła do suwalskiej policji po południu. Wczoraj około godziny 16 zostaliśmy poinformowani o tym, że podczas prac budowlanych przy ulicy Kowalskiego pracownik znalazł kości, najprawdopodobniej ludzkie. Na tym terenie w przeszłości były obozy jenieckie. Wszystko na to wskazuje, że znalezisko to może być właśnie z tego okresu. Nie wiadomo, czy na tym terenie nie ma więcej takich niespodzianek. Rzeczywiście były to kości, najprawdopodobniej ludzkie, część łudowa, również ramienia, jak również fragment czaszki. Znalezisko to zostało zabezpieczone, będzie przekazane do badań dla antropologa bądź też biegłego z tej dziedziny. Okolice ulicy Kowalskiego i Armii Krajowej czeka jeszcze wiele inwestycji drogowych. Czy czekają nas kolejne niesamowite wykopaliska? Czas pokaże. Piękna suwalczanka Paulina Staniszewska ma szansę dostać się do finałowej 20 w ogólnopolskim konkursie Miss Polonii. Wszyscy możemy jej w tym pomóc. Paulina ma 18 lat, uczy się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Swoją przyszłość upatruje w architekturze lub medycynie, a jej największym marzeniem jest pilotować samolot. Zimą pracowała w Mediolanie jako modelka, a kilka tygodni temu została wybrana Miss Publiczności Województwa Podlaskiego. Niestety jury nie doceniło jej i nie przeszła do kolejnego etapu. Ma jednak ciągle szansę na awans. Jest bardzo skromną osobą. Do udziału w konkursie musieli namawiać ją rodzice i przyjaciele. Aby dostać się na szczyty, trzeba przebyć bardzo długą drogę. Są ćwierćfinały ogólnopolskie, później są półfinały, no i finały, które w tym roku odbywają się w Tajlandii. Konkurencja jest bardzo duża, jednak Paulina ma nadzieję na sukces. Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, ponieważ dziewczyny są naprawdę śliczne, są różne typy urody i co roku szukają czegoś innego. Ale muszę przyznać, że wygrały w całej historii 80 lat tylko 3 brunetki, a jestem blondynką, więc może jakieś tam szanse są. Dalsza przyszłość Pauliny w konkursie zależy od głosowania, w którym możemy wziąć udział. Zależy to od tego, czy SMS-ami zdecydują ludzie, czy mam szansę się dostać dalej, czy nie. To jest SMS o treści miss.7 na numer 72601. Głosowanie SMS-owe potrwa do końca sierpnia.